Clarence Lee, chłopczyk z Tennessee. Niczego tak nie lubił jak reklamy w TV. Rozwarte oczy, wlepiał w ekran szklany i każdy towar tam reklamowany zamawiał zaraz drogą wysyłkową. Krem, żeby skóra mogła czuć się zdrowo, brylantynę, by włosy elegancko lśniły, wybielacz, żeby biele bardziej się bieliły. Tabletki, żeby zniszczyć ból głowy w zarodku. Dżinsy, dopasowane do człowieka w środku. Pastę do zębów, biały kieł. Proszek dla psa, a raczej pcheł. Płyn do płukania sobie ust. Stanik, co wypukla biust. Owsianki, buty do rodeo. A firanki, nową grę wideo lub towarzyską. Dosłownie wszystko. Aż pewnego dnia reklama. Trwalszy tato, milsza mama. Nowość, sensacja, ulepszenie. Śpiesz się i składaj zamówienie. No, ma się rozumieć. Nasz bohater na to z miejsca zamówił nową mamę z tatą. Gdy przyszła paczka z ulepszoną parą, opylił zaraz na pchlim targu starą. Schował 50 centów do kieszeni i wszyscy teraz są zadowoleni. Nowi rodzice, mili, liberalni, starzy znaleźli robotę w kopalni. Pamiętaj zatem te proste reguły. Jeśli rodzice każą jeść ci brokuły, myć ręce, sprzątać w pokoju bałagan, jeśli nie szczędzą wymówek i nagan. Jeśli są dla ciebie niemili, znaczy to, że się po prostu zużyli. No, z miejsca zamów nową parę i ciesz się życiem, jak nasz Clarence Lee.